jest, moje serce bije tu, w Poznaniu. Ale w 1939 roku zostaliśmy przez Niemców, znaczy wojna była, i zostaliśmy ewakuowani tutaj z Poznania. I mój ojciec był lekarzem i dostał się w generalnej, znaczy na Podkarpaciu, w Kołaczycach. Tam ojciec znalazł pracę jako lekarz. No i właśnie chciałam coś powiedzieć. Na górze to była kamienica taka w rynku, przy samym rynku, i na górze były nasze pomieszczenia, prawda? A na dole była apteka Artura Grottgera. Artura Grottgera, tego z prostej linii właśnie tego prawdziwego Artura Grottgera. I to tak było, że na dole była ta apteka, a na górze mój tata, tam mieliśmy też wszystkie pomieszczenia. I pamiętam, że ja bardzo lubiłam do tej apteki schodzić, ponieważ interesowało mnie to wszystko. Szczególnie pamiętam ten słój z pijawkami. Do dzisiaj widzę te pijawki, prawda? No bo kiedyś pijawki były bardzo modne. No i te pijawki. No i teraz pozwala, ten pani aptekarzowa i pan Artur Grottger, magister farmacji, mnie zawpuszczali do tej apteki. To była apteka pięknie wyposażona, piękne były meble, czarne, takie powiedzmy chyba gdańskie były, no w każdym razie bardzo były eleganckie te meble. No i tam właśnie była ta apteka Artura Grottgera. Ja chciałam pójść na medycynę. Był rok 55 i chciałam wybrać się na medycynę, ale mój ojciec był lekarzem i zabrakło mi punktów za pochodzenie, no i na medycynę się nie dostałam. To był rok 55. No, dwa razy się starałam na tą medycynę, ale nic z tego nie wyszło. I w 56 roku był nabór we Wrocławiu na stomatologię i na farmację. Ja nic nie mówiąc pojechałam sobie do Wrocławia i dostałam się na farmację. No i zaczęłam tam studiować. I studiowałam tam dosyć długo, ale z pięcioma koleżankami przeniosłyśmy się z Wrocławia do Poznania, bo pamiętam, że bardzo byli wymagający profesorowie, przeważnie to byli wszyscy lwowscy profesorowie. No i mówimy sobie, a w tym Wrocławiu pojedziemy do Poznania. No i z pięcioma koleżankami przyjechałyśmy tutaj do Poznania. No i przyjechał też mój tata, żeby jakoś no tutaj się mną opiekować. No i wchodzimy do dziekanatu farmaceutycznego i mówi: a dzień dobry, panie doktorze. Co się okazało, że to był profesor z farmakognozji, który był razem z tatą przy wojsku, służyli przy wojsku. No i ale był bardzo wymagający, myśmy się wszystkie dostały, bardzo był wymagający ten profesor, no ale farmację skończyłam. No i po farmacji, gdzie pracować? Dokładnie tak, no nie byłam zorientowana, no chciałabym pracować w aptece albo gdzieś tam, no ale nic. Akurat była praca w Polenie. To był zakład kosmetyczny Polena Lechia i mieścił się przy ulicy Chlebowej. Ale ja byłam skierowana do innego oddziału, na Gnieźnieńską, i tam po odbyciu stażu zostałam kierownikiem laboratorium kontroli jakości. No i pracowałam tam dosyć długo, ale już byłam taka, jakby to powiedzieć, no miałam do czynienia z aerozolami, ponieważ wytwarzaliśmy na przykład perfumy Mona w aerozolu, ale to był piękny zapach, no w ogóle bardzo było ładne to wszystko,
ale to było pod ciśnieniem i wszystkie musiały przejść te perfumy, te opakowania przez łaźnię wodną, prawda, żeby temperatura już była dosyć wysoka i jak tam coś nie odpowiadało, to to wybuchało. Także musiałyśmy mieć wszystkie maski na twarzy. I jeszcze kredki do warg produkowaliśmy też. Pomadki. Pomadki, tak, tak, tak. Mydła toaletowe, glicerynowe mydła. Także bardzo dużo tam w tej Polenie produkowało się. Miałam bardzo dobry węch i koleżanki mówię: Ryśka, powąchaj, co tu jest, to mi powiesz, co tu może być za preparat. Ja powąchałam, no i akurat było to, co... No nie wszystko, ale były takie preparaty, że mogłam stwierdzić. Z Polfy przyjechała pani doktor Stefania Pesz, bo chciała zapoznać się ze mną, po prostu porozmawiać, bo ja już byłam tutaj okuram z tymi aerozolami. No i rozmawiałyśmy i w ogóle dosyć długo trwała ta rozmowa, ja też przekazałam to, co wiedziałam i za jakiś czas pani doktor Pesz zaproponowała mi pracę w Polfie. I ja niedługo się zastanawiałam, bo mówię sobie, to jest przecież ja zawód ten, będę wykonywać zawód, którego się wyuczyłam. No i przeszłam do Poleny, nie do Poleny, tylko do Polfy, do poznańskich zakładów farmaceutycznych Polfa. Miałam bardzo bliziutko, no bo to wiadomo, mogłam sobie chodzić spacerkiem, ale jeździłam jednak tramwajem. No i tam w Polenie, w Polfie, byłam specjalistą od aerozoli. Wytwarzaliśmy bardzo dużo aerozoli. Ja byłam specjalistą tam od aerozoli przeciwastmatycznych. Bardzo dużo preparatów opracowałam. Do dzisiaj zresztą te preparaty są w aptekach. No i tak się to zaczęło. A prawda? Jakie? Jakie? No na przykład salbutamol, asmopen, kropos, lignokaina w aerozolu. To już nie jest preparat przeciwastmatyczne, ale do znieczuleń. Na przykład lignokaina, no to do takich drobnych znieczuleń, jak na przykład się robi jakąś tam jaskrę, znaczy nie jaskrę, tylko zaćmę, czy tam jakieś ginekologiczne drobne zabiegi, no to wtedy stosuje się tą lignokainę, która jest do dzisiaj stosowana jeszcze w gabinetach lekarskich. Jak ja zaczynałam, to nic nie było. Po prostu pola i Polfa. Jakieś takie gazowe lampy były, no i co tam jeszcze, no tramwaj też tylko jeden był. Chodniki to, wstyd się przyznać, ale te chodniki to pamiętają te czasy. No te wszystkie płoty to wiadomo były, tym klinkierem były wykładane. No i w tej chwili ta moja willa to też należy do, że tak powiem, zabytku. Jest styl okrętowy, prawda? To okno bulajowe opisane jest. No i nie można nic tutaj zmieniać, ponieważ trzeba mieć zgodę dopiero architekta. Także ja tutaj nic nie zmieniam, jest tak jak było i tak będzie. A jeszcze pamięta pani tutaj, jak były te baraki na przykład? A propos baraków, oczywiście, że pamiętam. Pamiętam doskonale, jak była i ta gospoda targowa, to na to, żeśmy mówili mordownia. Gospoda targowa. I pamiętam jeszcze takie no śmiesznotkę, mianowicie bardzo dużo było kotów właśnie w tych barakach. Była taka jedna pani, która te koty karmiła i rzeczywiście koty się o pewnej godzinie, ona wychodziła z kościoła, miała dla nich jedzenie i te koty schodziły się i czekały na to jedzenie, ale raz było tak, że była zmiana czasu i koty zgłupiały i do kościoła prawie poszły. No i teraz tak, jeszcze pracując w Polfie, założyłam sobie aptekę. To był rok 97. Tutaj? Tu, w tym moim domu. I teraz już jest, tu mieszka w tym domu już 6 pokoleń. No ja sobie tą aptekę założyłam w 97 roku i ona była 20 lat. Pamiętam, akurat jak ja otwierałam tą aptekę, to papież Jan Paweł przyjechał do Polski i wiem, że wtedy miałam
udekorowaną szybę w aptece właśnie na przyjazd papieża. Tutaj do mnie przychodzili różni pacjenci i żeby sobie porozmawiać, kawały posłuchać. No i tak tutaj ta apteka egzystowała, także w tej chwili bardzo dużo osób znam tu na osiedlu i ja znam i mnie też znają z tego tytułu. No i przyszła do mnie kiedyś moja taka bardzo dobra znajoma i zapytała się, czy nie chciałabym być kandydować do Rady Osiedla. A ja taka nie za bardzo, no bo do Rady Osiedla powiedziałam, że się zastanowię, ale zastanowiłam się i powiedziałam, że tak. No i tak się zaczęło, prawda? Tak. Bardzo dobrze apteka prosperowała. Bardzo dobrze, także nie miałam żadnych długów, naprawdę było fajnie. Bardzo, bardzo dobrze było, ale potem pod nosem zaczęły powstawać apteki. Niby nie wolno było, ale jednak powstawały, no i już te obroty były coraz mniejsze, mniejsze. No i w końcu doszło do tego, że musiałam tą aptekę zamknąć, bo już też już miałam swoje lata, ale jeszcze bym ją pociągnęła. W 2016 roku dostałam nagrodę Anioła Farmacji, ponieważ robiłam to w ten sposób, że byli pacjenci starsi, którzy nie mogli przyjść do apteki, to ja wtedy szłam do nich, brałam recepty, realizowałam i potem już z tymi lekami szłam do nich do domu, bardzo często też z fakturą, bo sobie życzyli. No i tak po prostu, bo uważałam, że to się należy, prawda, tym starszym osobom, zresztą nie tylko starszym, bo i chorym, prawda, no bo chorzy też byli. Tak się to zaczęło i potem dostałam tym aniołem farmacji, tutaj to stoi moja statuetka na honorowym miejscu anioła farmacji.